Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Solidarnej Polski. W dniu dzisiejszym w konferencji biorą ze mną udział opiekunowie osób niepełnosprawnych, tej pani niepełnosprawna. Odbyło się przed chwileczką spotkanie u pani marszałek Kopacz. W spotkaniu wzięła udział również wiceminister pracy pani Elżbieta Seredyńska. Tematem spotkania była tragiczna sytuacja osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych. Na skutek zmiany przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych te osoby utraciły prawo do świadczeń. Obecnie w bardzo wielu przypadkach nie są w stanie utrzymać siebie ani osób, którymi się opiekują. Dzięki naszej inicjatywie doszło dzisiaj do spotkania z przedstawicielem rządu i myślę, że pani marszałek wykazała tu dobrą wolę, ażeby skłonić rząd, skłonić Ministerstwo Pracy do pewnych działań, których skutkiem będzie uregulowanie tej patologicznej sytuacji. Mianowicie padło zapewnienie, że od 1 stycznia 2014 roku wejdzie w życie ustawa, która będzie przyznawała świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności tej osoby. Warunkiem oczywiście ma być sytuacja, w której osoba nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Wysokość świadczenia ma być uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Natomiast w tym okresie czasu do wejścia w życie tej ustawy gminy mają wypłacać zasiłki celowe z tak zwanej rezerwy budżetowej, która będzie wysłana do ośrodków pomocy społecznej. To są, uważamy, przyzwoite rozwiązania, natomiast będziemy trzymać za słowo tutaj Ministerstwo Pracy, będziemy trzymać za słowo panią minister, żeby zostały one zrealizowane. A o tym, jaka jest obecnie faktyczna sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci, jak i tych, którzy opiekują się swoimi na przykład rodzicami czy współmałżonkami, opowiedzą państwo, którzy przyjechali tutaj z całej Polski, ze Śląska, z Mazowsza i innych części naszego kraju, którzy na co dzień spotykają się z niezwykle trudną sytuacją społeczną, często nie mając środków na zakup lekarstw, zakup pożywienia. Dlatego ta sprawa jest tak ważna i powinna być niezwłocznie uregulowana. Liczymy, że to spotkanie da asumpt do tego, ażeby rząd przyjrzał się tej sprawie i uregulował ją w sposób cywilizowany. Jednocześnie padły zapewnienia, że Ministerstwo Pracy będzie w stałym kontakcie tutaj z naszym klubem parlamentarnym, z moją osobą, ale również z państwem, po to, ażeby na bieżąco konsultować powstające i konsultowane przepisy. Bardzo prosimy, żebyście państwo zabrali głos. Bardzo proszę, może. No, witam, opiekun Marcin. Jestem tutaj przewodniczącym osób niepełnosprawnych, przepraszam, nie przewodniczącym, a osobą reprezentującą stowarzyszenie, które założyliśmy. Powinno ono wcale nie powstać. Powinniśmy mieć te pieniążki przyznawane i które odebrane nam zostały, były na czas bezterminowy. Czyli jeżeli ja opiekuję się żoną niepełnosprawną, ma orzeczenie o stopniu znacznym, nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, do siebie potrzebuje osób dwóch, żeby cokolwiek zrobić, bo dwie osoby potrzebne są, żeby podnieść nawet z łóżka, dlatego że ma ruchy mimowolne i jedna opiekunka nic tutaj nie zrobi. Ja sam to wszystko robiłem. Dostawałem te 520 zł, które rząd nam odebrał. Minister Seredyn, to już nie jest to, że to jest pierwsza obietnica. Ja po prostu no, dziękuję, że powiedziała, że coś zrobi, ale to, że powiedziała, że coś zrobi, jest to już po raz trzeci, gdzie tutaj jesteśmy. My już się zbieramy ostatnie grosze praktycznie. Każdy po złotówce, po dwa wpłaca od wszystkich opiekunów, którym te pieniądze zostały zabrane niesprawiedliwie, bo to są nie to, że to są wnuczkowie, jak to jest twierdzone. Może i ktoś brał w ten sposób pieniążki, ale to trzeba jego pokarać. A zostały pokarane osoby, które teraz nie mają szans na przetrwanie. Wprowadzono kryterium dochodowe i to nie tylko chodzi, że jeżeli ktoś ma 623 zł na osobę, to nie przekracza i dostanie. Nie, nie, nie. Jeszcze wprowadzono dodatkowy bubel, wprowadzono rezygnację z pracy. Rezygnację z pracy w ten sposób, że jeżeli ja zamknąłem firmę 6 lat temu
I 6 lat już jestem z żoną, ale ślub wzięliśmy rok czasu dopiero jak jesteśmy po ślubie, bo wcześniej nie mieliśmy na ten ślub. Także opiekowałem się faktycznie żoną już dużo wcześniej. Ale pieniądze mi się nie należą, bo nie mam rezygnacji z pracy. Chwileczkę. Ja teraz nie pracuję. Ja opiekuję, raczej przepraszam, nie mam rezygnacji z pracy, bo ja pracuję. Jak ja mogę zrezygnować z pracy? Rezygnując z pracy, rezygnowałbym z opieki nad żoną. Bo ja mam pracę 24 godziny na dobę, a doba nie ma więcej godzin. Tylko tyle nam zostaje. Zostaliśmy pozbawieni wszystkiego. Mało tego, pani minister Seredyn, to co do tej pory zrobiła, owszem, pomogła dzieciom osób niepełnosprawnych, ale jakim kosztem? Są dwie osoby na przykład. Jedna osoba potrzebująca, druga osoba potrzebująca. Obydwoje opiekujemy się osobą niepełnosprawną, bądź też jak niektórzy brzydko mówią kaleką. Jest jakiś budżet, trzeba go rozdzielić porówno. Mam 50 zł, pan dostaje 250, ja dostaję 250, czy tam 500. W ten sposób. A zrobiono w ten sposób, że odebrano nam wszystkie pieniążki, czyli całe te 520 zł. Z tej puli przekazano 200 zł, podnosząc rzekomo rodzicom osób niepełnosprawnych, dzieciom, rodzicom dzieci. W ten sposób tylko podniesiono i teraz rząd tym się szczyci, że jednak podniósł, prawda, bo podniósł o 200 zł. Tylko, że dlaczego naszym kosztem, dlaczego nie zostawili tych pieniążków nam? Teraz od stycznia jest proponowane, że będzie sprawiedliwie. Tak, będzie sprawiedliwie, bo nie będzie kryterium dochodowego, jeżeli nawet będą jakieś propozycje, to na równi. Każdy opiekun, nieważne czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła, to jest tylko opieka powinna się liczyć, a nie to, żeby kogoś wyróżniać. My jesteśmy tak samo, potrzebujemy tych pieniędzy. To nie jest, że dla jednej osoby tyle potrzeba, dla drugiej tyle, bo nie od tego jesteśmy. Jeżeli osoba ma stopień znaczny, nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, musi tą opiekę dostać. Państwo nie może jej zapewnić tej opieki, bo chcą, oni nam proponowali, żebyśmy oddawali do domów pomocy społecznej. Z tym, że chyba pani minister Seredyn nie wie o tym, że 2 lata się czeka na taki dom pomocy społecznej, a po drugie, że czasem i jeszcze dłużej. I tam koszty jednej takiej osoby umieszczenia są od 3 do 4 tysięcy złotych. Mało tego, jeszcze trzeba rodzina, jeżeli coś ma jakichś pieniążków, musi dopłacać do czegokolwiek, czy do pampersów, czy do większego leczenia, trzeba dopłacać. I nie ma tam opieki cały czas. Tam mimo to, że są panie, które opiekują się tymi ludźmi, które pracują, bo dostają też pieniążki za to, dużo większe niż my te 520 zł, ale jeżeli ta jedna pani jest, a ma 30 osób do obrobienia, nie jest w stanie. Ja znam dużo takich kobiet, które pracują. To one płaczą, jak przychodzą do domu, bo nie zdążą rano basenów roznieść. Tak to wygląda w tej chwili w domach opieki. A my mamy jeszcze, rząd wykombinował, żebyśmy my jeszcze oddawali tych ludzi. Nie, no my mamy serca, my nie chcemy naprawdę pozwolić, żeby nasi podopieczni trafili do domu z pomocy społecznej. Czy ja po to brałem z żoną ślub, żeby ją teraz oddać do domu opieki? No przepraszam, ale czy to premier, czy nasz prezydent, czy cokolwiek, nie wiem jak mogli w ogóle taką ustawę przegłosować i że ona weszła w życie. Tak straszny bubel, zabrano nam prawa nabyte, prawo zadziałało wstecz. W wyrokach, gdzie są osoby osądzone za zabójstwo, prawo nie działa wstecz. Jeżeli człowiek odsiedział już tą karę, nie miał udowodnionej jej, odsiedział na przykład 5 lat, co by mógł 25, są dowody, ale już drugi raz tego samego nie może odsiedzieć. Niestety, ale u nas jest to cofnięte. Inne osoby, bardzo proszę. Proszę Państwa, reprezentuję Platformę Oburzonych. I tak, ja dzisiaj przyjechałem po to, żeby wesprzeć w tej chwili opiekunów społecznych naszej ojczyźnie. To źle się dzieje, to się źle dzieje, że po 23 latach demokracji w Polsce musimy walczyć o swoje prawa na ulicach. Uważam, że po to jest rząd, żeby uczciwie rządził, żeby nie było takiej sytuacji jak dzisiaj, że opiekunowie zostali pozbawieni praw do zasiłków. Przecież to trzeba nie mieć serca, żeby w taki sposób postąpić. Uważam, że nareszcie dzisiaj stało się bardzo dobrze, że ci państwo, jak gdyby zebrali się, to są tylko przedstawiciele z całej Polski i za pożyczone pieniądze przyjechali dzisiaj manifestować pod Urzędem Prezesa Rady Ministrów, teraz pod Sejmem Rzeczpospolitej, żeby walczyć o swoje prawa, o prawa, które należy się to wszystkim. To jest wstyd dzisiaj, wstyd dla narodu polskiego, żeby 520 zł zabrać tym ludziom i zostawić ich bez środków do życia. Ale dzisiaj stało się coś bardzo ważnego. Stało się to, że pani minister tak dała słowo, że ten okres 3-miesięczny, w jaki sposób będzie załatwione tak celowo,
to przez okres trzech miesięcy będą MOPS-y wypłacać wszystkim, ale wszystkim opiekunom doraźnie 1200 zł jednorazowo. Od 1 stycznia ma być problem załatwiony, tak jak tutaj kolega powiedział, jednoznacznie i prosto. Tutaj ma być kryteria jednoznaczne, tak, że mają być określone, w jaki sposób ma być oceniony w tej chwili zasiłek dla tych opiekunów. Nie może być tak, że ludzie, którzy potrzebują pomocy w Polsce, oczekują tej pomocy po pół roku i dłużej. Ci ludzie, im należą się ordery za to, że opiekują się swoimi rodzicami, że opiekują się swoimi najbliższymi, po prostu najbliższą rodziną i nie tylko rodziną. Ale nie może być tak, że rząd jak gdyby zabiera im te uprawnienia, a podwyższa sobie pensje i nagrody. Wobec tego dobrze się stało, że dzisiaj pani minister obiecała i także w obecności pani Kopacz, pani marszałek, że powstanie tak zwane ciało społeczne, które będzie jak gdyby współpracować z rządem i te sprawy wszystkie jak gdyby wspólnie ustalać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tu jeszcze może głos pani opiekunki, która się opiekuje rodzicem. Bardzo, bardzo proszę i będziemy kończyć. Znaczy ja chciałam powiedzieć, że jestem opiekunką swojej mamy, która choruje od 2005 roku na chorobę Alzheimera. Miałam świadczenie pielęgnacyjne przyznane na stałe w kwocie 520 zł. To świadczenie zostało mi, jak Państwo wiecie, odebrane. Chciałam jeszcze nadmienić, że ze świadczeniem pielęgnacyjnym, które nam odebrano, odebrano nam również wszelkie składki emerytalno-rentowe i składki zdrowotne, co z kolei pozbawiło nas opiekunów dostępów do służby zdrowia, do lekarzy, a wśród nas jest bardzo dużo opiekunów już bardzo ciężko chorych, są nowotwory, są choroby serca, ludzie mają niepowykupywane leki, tak, bo nie mają po prostu za co, a przede wszystkim nie mają dostępu do świadczeń zdrowotnych, czyli osoba, która jest chora na nowotwór, powinna jak najszybciej dostać się do lekarza na diagnostykę. Ona nie może iść do tego lekarza, bo rząd ją praktycznie tego wszystkiego pozbawił, bo nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Także za tym zabraniem nam tego świadczenia pielęgnacyjnego wiążą się jeszcze inne rzeczy, tak jak mówię właśnie, ubezpieczenia zdrowotne i składki emerytalno-rentowe. My opiekując się osobami niepełnosprawnymi, kiedy no nie daj Boże, ta osoba odejdzie, my zostajemy z niczym też, tak? Nie mamy emerytury, nie mamy niczego, a nasza opieka to nie jest opieka rok, dwa, tylko tak jak ja powiedziałam, ja swoją mamą się opiekuję od 2005 roku, a są osoby, które już się opiekują po kilkanaście, kilkadziesiąt lat i będą się opiekowały nadal, bo na pewno nie oddamy swoich najbliższych do domów pomocy społecznej, ZOL-i i tak dalej, bo oni mają osoby, które się nimi będą zajmowały do końca. I na pewno nie ustąpimy, póki nie będziemy zadowoleni z tego wszystkiego. A jeszcze chciałabym bardzo podziękować Solidarnej Polsce za zainteresowanie się naszym tematem, za wpuszczenie nas tutaj do Sejmu, możliwość powiedzenia o naszych sprawach i bolączkach wszystkich. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden głos. Dołożyłbym jeszcze jeden kamyczek do tej dyskusji, chociaż właściwie najważniejsze już zostało powiedziane, bo Państwo mówili tutaj o swoim doświadczeniu. Ja powiedziałbym może jeszcze parę słów o skali tego typu problemów i doświadczeń, jaka jest w kraju. No przypomnę, że co dziesiąte gospodarstwo domowe z osobą niepełnosprawną w Polsce jest zagrożone skrajną nędzą, a więc żyje na takim poziomie, które właściwie zagraża biologicznemu wręcz przetrwaniu, więc już samo to powinno być sygnałem dla władzy, żeby wprowadzić bardzo szybkie zmiany. Ale jest jeszcze drugi bardzo silny powód, dla którego ta poprawa sytuacji tej grupy powinna nastąpić, mianowicie taka, że co już trochę też wynika z wypowiedzi państwa, że w tym czasie oni
wykonują bardzo ważną pracę. Nie jest to praca najemna, nie jest to praca wyceniana przez rynek, ale jest to praca, która, dzięki któremu też państwo bardzo dużo oszczędza właśnie poprzez to, że na przykład nie musi inwestować tyle w opiekę instytucjonalną i dlatego należałoby potraktować to nie jako formę zasiłku czy świadczenia, tylko jako wynagrodzenia za realną pracę i temu właśnie może służyć ten postulat, który także wysuwają rodzice dzieci niepełnosprawnych, uzawodowienia opieki, przy czym to podniesienie wysokości świadczenia do płacy minimalnej to jest bardzo ważny rdzeń tego uzadowienia, ale to jeszcze nie zamyka tak naprawdę problemu. Potrzebne jest także zabezpieczenie emerytalno-rentowe, także opieka wytchnieniowa, która jest standardem. Państwo tutaj mieli bardzo poważne trudności, żeby w ogóle przyjechać tutaj, ponieważ nie mieli co zrobić ze swoimi podopiecznymi tego dnia. A tych sytuacji, w których oni na przykład chcą pójść się sami leczyć lub chcą chwilę odpocząć, jest bardzo dużo w takim codziennym życiu i państwo nie gwarantuje opiekunom żadnej opieki zastępczej na te momenty kryzysowe, trudne, w których właśnie przydałaby się opieka nad tą osobą. No, także brakuje opieki środowiskowej, takiej, która by wspierała opiekunów w codziennym trudzie opieki. Więc tych kwestii, które tutaj trzeba rozwiązać obok podniesienia świadczenia pielęgnacyjnego i udostępnienia tego także opiekunom osób starszych jest bardzo dużo. I na koniec przypomnę jeszcze to, o czym pisała prasa parę dni temu, czyli w wynikach raportu ONZ na temat sytuacji osób starszych. W Polsce ta sytuacja jest najgorsza w całej Unii Europejskiej, właściwie jest na poziomie wielu krajów, które nie uchodzą za rozwinięte. Więc myślę, że ten raport także jakby uzupełnia to wszystko, co powiedzieli tutaj państwo. Dziękuję. Dziękuję państwu. Jak państwo widzicie, sprawa opiekunów osób niepełnosprawnych jest sprawą, która wymaga uregulowania, wymaga załatwienia. Na chwilę obecną standardy, które proponuje państwo, są niewystarczające, można powiedzieć wręcz patologiczne. Będziemy tej sprawie nadal się przyglądać, będziemy naciskać rząd, prezydium Sejmu, ażeby te korzystne zmiany w ustawach jak najszybciej weszły, a w tym czasie do wejścia w życie ustawy, żeby państwo otrzymali zasiłek celowy. Dotyczy to, szanowni państwo, prawie 100 tysięcy osób w Polsce, więc to jest naprawdę skala olbrzymia. Także dziękuję państwu za wizytę. Dziękujemy. I Klub Solidarnej Polski będzie tej sprawie się przyglądał. Będziemy starać się, żeby ta sprawa została uregulowana w sposób godny i przyzwoity. Dziękuję państwu. Dziękujemy.